Kochani, w pierwszych słowach chcę się skierować do tych najmłodszych przed sceną, jak pięknie zaśpiewaliście obydwa hymny. Jesteśmy pod wrażeniem i znajomości tekstu, i artystycznej urody wykonania. Bardzo miło jest nam powitać wszystkich Państwa na naszym rodzinnym pikniku Kochamy Cię Europo. Termin jest nieprzypadkowy, już po raz czwarty zbieramy się dla wspólnego świętowania w dniu, uwaga, skieruję to pytanie do dzieci. Kiedy wkraczamy w dorosłość? Gdy ile lat osiągamy? 18. Bezbłędna wiedza. Tak, to już 18 lat od 1 maja 2004 roku, gdy Polska jest w rodzinie wolnych, demokratycznych krajów Europy. To wyjątkowy powód do świętowania, zwłaszcza w tych trudnych czasach, których dzisiaj doświadczamy, gdy nie musimy sobie wyjaśniać, jak ogromną wartością jest bycie razem z Europą, bycie w Europie, bycie jej nieodłączną częścią, bycie zgromadzonym wobec wspólnych, uniwersalnych, ponadczasowych wartości. Jesteśmy dumni z bycia Polakami i z bycia Europejczykami. Kochamy Cię, Europo, tak jak kochamy Polskę, która... No i znowu pytam dzieci, od ilu lat już jest na mapach Europy? Być może część ze szkrawów przed sceną jeszcze nie miała tych lekcji historii, ale formalnie od 1966 roku Chrztu Polski wtedy oficjalnie zafunkcjonowaliśmy, zobaczcie, już grubo ponad 1000 lat. I jak moglibyśmy dzisiaj, jak moglibyśmy być dzisiaj w innym miejscu niż właśnie we wspólnej Europie? Króciutko tylko wspomnę, że Unia Europejska to nie tylko wspólnota wartości, wartości, które dają nam to poczucie bezpieczeństwa i przynależności do ważnej wspólnoty. To także bardzo wymierne wsparcie rozwoju naszej ojczyzny. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, i z dumą to podkreślam jako prezydent miasta, że na przestrzeni tych kilkunastu lat do Białej Podlaskiej trafiło w formie bezpośredniego wsparcia tylko do projektów realizowanych przez samorząd miasta, a przecież tyle jeszcze zrealizowały projektów ze wsparciem środków unijnych, na przykład prywatne firmy. Więc tylko do samego samorządu miejskiego trafiło 300 kilkadziesiąt milionów złotych, które pozwoliły wykonać inwestycje, zrealizować projekty na kwotę ponad 500 mln zł. To wszystko obserwujemy w naszej przestrzeni. Bycie młodym ma swoje uroki, ale ma tę jedną wadę, że jest się pozbawionym własnego doświadczenia o tym, jak nasz świat w ostatnim czasie się zmieniał. Ale dla nas trochę starszych od was, koleżanek i kolegów, to jest zmiana epokowa. Pamiętamy, jak wyglądała Polska, zanim staliśmy się częścią tej wielkiej, europejskiej, wolnej, demokratycznej rodziny. Wiemy, jak wygląda dziś i z czego możemy być dumni. Dodam, że te projekty często realizujemy razem z naszym najbliższym samorządem, gminą wiejską Biała Podlaska. Mamy na przykład taką organizację jak Miejski Obszar Funkcjonalny i wiele z tych bardzo nowoczesnych, infrastrukturalnych rozwiązań, którymi cieszymy się i w gminie, i w Białej Podlaskiej, zostały zrealizowane właśnie z udziałem środków Unii Europejskiej. A witamy was dzisiaj w szczególnym gronie. Przede wszystkim pod patronatem zgromadziliśmy się dziś pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Riada Hajdara. Riad, bardzo ci za to dziękujemy. Nasz pan poseł był inicjatorem tych uroczystości. Od samego początku jest z mieszkańcami Białej Podlaskiej i niezawodnie także dziś wspólnie się z wami spotykamy. Miałem przyjemność dołączyć z honorowym patronatem prezydenta miasta do pana posła, a wśród współorganizatorów jest reprezentujący naszą gminę skarbnik pan Krzysztof Radzikowski oraz szef Inicjatywy Polskiej, również inicjator i organizator naszych pikników od ich początku, Adam Wiczuk.
I w naszym wspólnym imieniu chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji, wszystkim, którzy nas dziś odwiedzą, żeby się wspólnie pobawić i świętować naszą przynależność do europejskiej rodziny. Nie będę umiał wszystkich wymienić, bo na pewno jakiś błąd, jakieś zaniechanie bym popełnił, ale wszystkie te środowiska będą się dzisiaj przed Państwem prezentować i na scenie, i organizując kapitalną zabawę w naszej przestrzeni założenia zamkowo-parkowego Radziwiłłów. O gorące przywitanie Państwa poproszę naszego pana posła Riada Hajdara. Panie prezydencie, szanowny państwo, bardzo serdecznie dziękuję, gdzie jesteście tutaj, gdzie przyjęliście tego zaproszenia. To jest święto, nie jest nasz prywatny tutaj na scenie. To jest święto was, wam wszystkich i cały naród. I cieszę się bardzo, że jesteśmy w tej Europie. Zadbamy o to, żebyśmy tak dalej byli. I cieszę się bardzo, że tych najmilszych tutaj, tu z przodu, dzieciaki, kochane, ta Unia jest dla was. Zadbajmy o to i jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę udanej imprezy i udanej majówki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Czy państwo chcą zabrać głos? Ja chciałbym państwa serdecznie przywitać w imieniu wójta gminy Biała Podlaska. Jak bardzo ważna jest integracja w ramach Unii Europejskiej, wszyscy widzimy i to podkreślał już prezydent miasta Biała Podlaska, powiem, korzystamy wszyscy z tej infrastruktury, która została wybudowana ze środków Unii Europejskiej. Mieszkańcy gminy również korzystają z infrastruktury miejskiej, natomiast mieszkańcy miasta osiedlają się na terenach gminnych i również korzystają z infrastruktury należącej do gminy. Ja ze swojej strony chciałbym państwu życzyć w tym dzisiejszym dniu wiele radości i wspaniałej zabawy na tym dzisiejszej uroczystości, na tym pikniku rodzinnym. Dziękuję bardzo. Państwo, ja jeszcze tak na koniec bardzo się cieszę, że po tej przerwie covidowej, bo niestety w latach poprzednich nie udało nam się z przyczyn oczywistych zorganizować tego pikniku, jesteśmy tutaj z powrotem. Mam nadzieję, że w każdym kolejnym roku będziemy cieszyć się tym dniem, piękną pogodą, super zabawą. Bawcie się dobrze, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Zanim wystąpią na początku młodzi artyści, to ja mam jeszcze takie pytanie do pana prezydenta. Panie prezydencie, pan jest tutaj w podwójnej roli, tak słyszałem podobno. Będzie pan gdzieś tutaj na terenie, ja chciałbym powiedzieć, że chciałbym posłuchać, co pan powie na ten temat, bo powiem szczerze, że nigdy nie miałem przyjemności być na tym pikniku. Czekałem na ten piknik 2 lata, który był, tak, bo 2 lata przerwy mieliśmy. Tak. Ale czekałem na to właśnie z 2 powodów. Pierwsze to, że ktoś poprosił mnie o poprowadzenie i to jest dziękuję bardzo wszystkim organizatorom. A po drugie, jest mi niezmiernie miło, a po drugie właśnie to, co pan właśnie teraz powie. Co pan będzie tutaj robił, pan opowie? Dziękuję za taką emocjonującą zapowiedź. Jest tak intensywna, że pewnie spodziewają się państwo, że zatańczę. Nie, ale wszystkie szkraby, i te najmłodsze, i te starsze, dorosłych też, jeżeli będziecie tylko państwo mieli taką ochotę, zapraszam na wspinaczkę. Już stało się taką moją tradycją, że jako instruktor survivalu na naszych miejskich piknikach rodzinnych taką frajdę naszym milusińskim organizuję. Za chwilkę dosłownie tam na jednym z drzew na wprost za wami rozłożę stanowisko i zapraszam do fajnej wspólnej zabawy. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie, panie pośle, zaproszeni goście, organizatorzy. Dziękujemy państwu bardzo. Ja jeszcze raz poproszę o wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Ale pięknie ten film zaśpiewaliście. Będzie fajnie, będzie szałowo.
Dziękujemy bardzo.